Standardowo, kiedy mówimy o ustawie rządowej, czyli o konstytucji 3 maja, no to będę warto podkreślić, że ta właściwa, obowiązująca dzisiaj czy dzisiaj podtrzymywana nazwa dopiero od tego czasu ma podobne znaczenie, to najczęściej się wskazuje na ów europejski kontekst czy światowy kontekst związany z faktem, że była to istotnie druga tego typu konstytucja w świecie, a pierwsza w Europie. I to jest istotny powód do dumy, choć nie ulega wątpliwości, że sama praca nad dokumentem, znaczy mająca też swoje zawirowania, swoje również rozmaite polityczne konteksty, toczyła się wcześniej. To nie było tak, że to ad hoc zostało w jakiś sposób wyprodukowane. Problem polega na tym, że oczywiście ona w gruncie rzeczy w praktyce nie została zweryfikowana. Bo to jest rok z niewielkim okładem obowiązywania tego dokumentu. Że w trakcie jeszcze tego pierwszego roku pojawiały się ustawy, które ją uzupełniały, które niejako tworzyły taką infrastrukturę prawną, i nie tylko prawną tego, co się w Polsce działo. Natomiast myślę, że sama ocena wiąże się raczej z sferą symboliczną. Dlatego, że Konstytucja. Została dokumentem, do którego się odnoszono, do którego się odwoływano. Jeżeli te odwołania pojawiały się, czy to w konstytucji tej, którą oktrojował Napoleon w 1807 roku, czy w jakimś sensie w wypowiedziach Cara Aleksandra, kiedy on nadawał konstytucję Królestwu Polskiemu, czy w rozmaitych pomysłach, również o charakterze ustrojowym, dyskutowanych w czasie wielkiej imigracji, czy tutaj w kraju, to bardzo wyraźnie widać, że w owym dziedzictwie. A przecież jeszcze odnośli się do niej poeci. By choćby tylko Mickiewicza przywołać, jest to wystarczające, silne stwierdzenie, jak postrzegano to w takim potocznym odbiorze. To nie ulega wątpliwości, że to odniesienie odniesienie, że tworzyliśmy coś, co było w owym czasie na swój sposób wyjątkowe, co oczywiście nie weszło do końca w życie czy zostało zniszczone, ale było swoistym drogowskazem takim. Pokazaniem kierunku, jaki powinna się zmieniać Rzeczpospolita. Ona być może zaczęłaby się w tym kierunku zmieniać, choć tak jak patrzymy na szczegółowe rozwiązania, też są elementy, które się określa mianem zachowawczych w tym dokumencie. Niemniej jednak, sam fakt, że po latach, wtedy, kiedy Polska na mapę Europy wróciła, uznano, że powinno być to święto naczelne, już w 19 roku stosowne decyzje Sejm ustawodawczy podjął, to wyraźnie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z zagospodarowaniem tej tradycji, którą uznano za szczególnie ważną. Jeżeli zwrócimy uwagę, że był to też, że była to rocznica kontestowana przez władze komunistyczne, że w końcu co prawda początkowo nieformalnie, ale od 1951 roku, w gruncie rzeczy formalnie, właściwie zabroniono świętowania tej rocznicy. To też pokazuje, z jaką tradycją się walczyło i jakiej tradycji próbowało się wrócić. A zatem samo znaczenie, jeżeli patrzymy na sferę czysto praktyczną, taką utylitarną, prawną, jest, jak powiadam, nieweryfikowalne. Nie wiemy, jakie, co mogła ona wnieść. Ona był uporządkowała oczywiście tę sytuację, no bo zmiana ustrojowa siłą rzeczy nastąpiła. Natomiast w tej znacznie trudniejszej do uchwycenia sferze, sferze symbolicznej miała znaczenie przeogromne.